Cześć wszystkim, to KALES1, a to kolejny odcinek z Shackles and Fidget. Zapraszam do oglądania. Dobra, jesteśmy po intrze, więc zacznijmy. Dobra, co dzisiaj się tutaj posmieniało przez ten tydzień? To tak, miałem oczywiście dzisiaj 150 poziom, no w sumie jest 151, bo szczerze mówiąc myślałem, że zrobię to na odcinku. No ale jak zwykle, jakby to powiedzieć, lochy powiedziały inaczej, więc jak tutaj sami widzicie, dzisiaj o trzecie zrobiłem lochy. No i dzięki temu oczywiście wbiłem poziom. I szczerze mówiąc, jak to powiedzieć, ta lasowość w tym Berserkerze może jest taka różna. Raz dostajesz jeden cios, raz trzy, raz zero, raz pięć, a raz możesz dostać na przykład 10. No to po prostu filozofia tego Berserkera jest po prostu niemożliwa. Macie to na przykład pokazane na ekranie, jak no było tam chyba 8 i 6 razy, więc jeżeli dobrze policzyłem, czy tam 7 i 6 razy. Największy rekord, jaki miałem, to był Pantera. Pantera. Aha, kurwa, oznaczyłem sobie. Dobra, trudno. Aha, no i nie pokażę. Ja pierdzie nowe. Najwięcej właśnie miałem 9, to była w czasie u tej Pantery i Ludojada, który miałem chyba 8 razy, jeżeli dobrze pamiętam. Więc oczywiście na tym świecie, bo nie wiadomo, jaki miałem A nie, przepraszam, to miałem 9, a to akurat dobrze akurat pokazałem. Więc tutaj był największy kod, jaki miałem w tym świecie akurat, najwięcej zdobytych ilości ataków w jednej rundzie. Więc no, nie mówię, że nie narzeka. Więc bity oczywiście 150 poziom, a oczywiście wam powiem o konkursie, o którym wam obiecałem w poprzednim tygodniu, czyli następny tygodniu, czyli w tym, że będzie konkurs, więc będzie oczywiście konkurs, który będzie zależał od waszej, jakby powiedzieć, decyzji wymagań. Bo można oczywiście wygrać więcej krzywów, ale trzeba coś zrobić. Ale to dopiero spawnę później. Więc tak. W arenie przed chwilą zresetowałem sobie oczywiście runy, żeby mieć już powoli zdobyć te 1000, bo wiadomo, jak zdobędę pierwszy 1000 run, no to wiadomo, mam odblokowane możliwość w sklepie, kupywanie itemów z runami, które oczywiście dają buffy, czyli przykładowo, jak tu na przykład topka ma punkty życia, od obrażenia na ogień, błyskawice. Są tam to cztery żywioły, te oknie, błyskawice, chyba wody i światła chyba, albo ziemi. Nie pamiętam jak zrobić czego. Możecie mnie oczywiście poprawić w komentarzach, więc no, powoli się już zbliżam. Wiadomo, będę polował bardziej na punkty życia, plus jeszcze zrobię sobie drugi ekwipunek. Tylko muszę sobie zrobić skarbiec na fulla. O, a propos kwatery mi się zbudowała. Skarbiec muszę mieć właśnie na przynajmniej 10 poziom, żeby mieć już ekwipunek na 3 rzędy, czyli 15 miejsc. I wtedy sobie przygotuję cały ekwipunek pod expa, bo są też jeszcze runy pod zdobywanie większej ilości expa. Tylko nie wiem, czy wszystkich, czy niektórych części do ekwipunku, jeżeli ktoś mógł, możecie napisać w komentarzu, czy to cały ekwipunek, czy tylko niektóre części, będę wdzięczny. I co, jeszcze można mieć oczywiście legendarne tam artefakty, więcej chyba monet, trochę już nie pamiętam, no bo na takim etapie to byłem chyba jakieś 2 lata temu, więc mógłbym o czymś oczywiście zapomnieć. Ale wiadomo, odświeżam sobie pamięć, żeby nie było. Więc no, powoli się przygotuję oczywiście na te runy. Zdobyłem oczywiście wieżę. Na razie tak się prezentuje ekwipunek towarzyszy. Na razie nie mam zdobyty wszystkich jeszcze ekwipunek pod klejnoty, no bo wiadomo, jak będę miał wszystkie. W ogóle jeszcze brakuje też niektóre jeszcze przedmioty do maga, na przykład dwie przedmioty i wtedy mogę zacząć robić na przykład lochy w poziomie trudniejszym z tych katakumbach, więc powoli do przodu, wiadomo. Więc niestety jeszcze mają, zostało jeszcze buty i napieśnik, no ale niestety nie mogę mu nic kupić ze względu na to, że no, skibelka nic nie dostaje zazwyczaj pod inta lub czegoś, bo wiadomo, na przykład łóżkę mam pod szczęście, więc no ciężko mieć coś interesującego pod względem statystyk danej klasy, ale staram się jak mogę, wiadomo. W gabinecie magii mamy aktualnie już dwa tylko czady, czyli na miecz i na zdobyte większość ilości monet. Miecz oczywiście daje 5% więcej zadanych obrażeń.
Jest oczywiście na wszystkie. Ci na darmowe jakieś piwo, czy darmowe expa, czy szczęście do itemu. No to wszystko będzie. Co opady po prostu kilka dni będą odblokowane, w zależności ile osób będą dawali. Na przykład dzisiaj są paski, no to wiadomo, wszyscy trzeba dawać paski, żeby odblokować. Jakby to powiedzieć, zaczarowanie o przedmiotu. Więc wszystko powoli do przodu. Zbrojownie aktualnie mam tyle metal i klejnotów. Akurat wczoraj mi się udało zdobyć 10 tysięcy odłamków. A, no ta kamerka zasłania. Tam później tam jak będę montował to sobie uczynię. Więc już mam 10 tysięcy, więc akurat to zrobiłem oczywiście osiągnięcie za zdobycie tam 10 tysięcy odłamków. O tak, tutaj było na samej górze, więc już zostało zrobione. Następnym moim oczywiście celem do Klasada będzie za 4 dni zdobycie zawsze na służbę i może zacznę za kilka dni, może w weekend, bo weekend zawsze są eventy, co być oby świat. Naturzysta jeszcze nie będę dobry, no bo wiadomo, naturzysta to musiałbym przez 24 godziny bez seta, a mam jeszcze trochę do zrobienia, dużo. W sprawie tych dwóch zadań do Klasada na razie mógłbym sobie zrobić te, Boże, nie, trzeba te czarne klamenty Koto. Czyli założyć 6 itemów w swojej PSVSI. Zaraz powiem, jeżeli ktoś nie wie. I założenie całych artefaktów. No ale jeśli nie mam całych artefaktów, na razie brakuje. A jeżeli chodzi o tych 6 samych przedmiotów, no to po prostu już wam mówię, jak to wygląda. Na przykład jak macie item do Halloween i na przykład chcecie zamienić ten item, to na przykład w zbrojowni możecie sobie zmienić dany tego wygląd, na przykład żeby pieśń był jak Halloween, więc a to się trzeba wydać oczywiście na to grzybki, więc na razie mi się zbytnio nie spieszy jak coś. Na razie powoli do przodu, wiadomo, to może będę do tyłu, ale na razie się tym nie przejmuję. Dobra. Tutaj tak. Pupile, no wiadomo, bez zmian. Jak na razie. Tutaj sobie oczywiście zaatakują. 92 HP. Na razie pupile są na takim poziomie. Na 30 lub 40 poziomie. Na razie zbyt niewysokim. No ale wiadomo, co dzień po 2-3 dla każdego zwierzaka daje przekąski. Lachar to wiadomo. Dzisiaj, Boże, nie dzisiaj, tylko w przeciągu kilku dni, może jak mi się uda, skończę twierdzę posądnego czerwenia, czyli 11 loch, jeżeli dobrze liczę. 8, 9, nie, 10, przepraszam, 10, i potem zajmę się oczywiście cyrkiem, który, no już wiadomo, zbliżam się powoli krokami. Wierzę, to wiadomo, później się będę robił, a katakumby będę chyba dobił, jak będę miał cały ekwipunek, oj, cały. Ja za szybko klikam. Cały ekwipunek plus przynajmniej, żeby połowa osób miało klejnot. I wtedy mogę powoli się zająć katakumbami. No bo wiadomo, jeszcze nie daję rady. No bo ile mam już do tego? No, jeszcze trochę brakuje, więc niestety jeszcze nie dam rady. Twierdzę na razie, jak to nie się prezentuje się tak. Salka 11, jak coś. Twierdza 11. Boże, Skype jest tego 7, Akademia 7, Koszady 7, Kwatera 10, tu na 5 i kopalnia 10. W kopalni w ciemnościach, no, czyli tego, no razie mam serce na 5 poziomie. Dlaczego tak trochę niski? No bo nie kupiłem pakietu za tam 100 zł, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, jeżeli dobrze pamięć mi, tak, no więc na razie tego nie będę kupywał. Nie wiem, czy będę chciał to kupywać, zobaczymy, ale wątpię to. Ja, jak już mówiłem, tyle wystarczy, ile wydałem, więc na razie aktualnie tyle powinno mi wystarczyć. Więc na razie tak się oczywiście prezentują poziomy tych budynków. Tak na szybko będę dawał, jak będzie ktoś chciał, no to sam wiadomo, że se ktoś może se zatrzymać film. Aktualnie jestem w 372 miejscu. Troszeczkę znów spadłem, no ale niestety większość osób trochę poszło w górę poziomem, więc może mają szczęście w locha, bo może ktoś też kupują grzyby na to i wiadomo, mają lepsze wyniki.
Dobra, tu można oczywiście sobie zabronić jakąś arenkę, wiadomo, żebyś jakiegoś expa niestety się udało. Tutaj damy do setnego poziomu, żeby już było. O, jest setny poziom. Żeby po prostu odblokować kolejne stoiska. Resetuję sobie, będę, jak będę miał 500 tych run i jak będę miał 500, będę miał wtedy 1000. No to kwestia w sumie kilku dni i wtedy będę miał już odblokowane to shop z runami. Dobra, co tu mamy, sobie tutaj weźmiemy tego tą misją. Sprawie gildii na razie się dalej welcome to hell, bardzo mi się przyjemnie gra, fajną atmosferę, jeżeli ktoś chce lub ktoś, jeżeli ktoś chce dołączyć do tej gildii, której jestem aktualnie, trzeba mieć 110 poziom lub wyższy, przynajmniej 55% klaseda i oczywiście aktywność 10 na 10 i tyle, jeżeli dobrze pamiętam. W razie czego macie, wiadomo, regulamin napisany w gildii, jeżeli będzie ktoś chciał dołączyć. Dobra, to chyba to wszystko, co chciałem dzisiaj opowiedzieć. A, właśnie jeszcze kibelek. Kibelek aktualnie stoi na trzecim aurze. Mam 150 na 250. Mógłbym dzisiaj dać oczywiście item do kibla, ale no zwykle nie mogę. Bo jakbym dał sobie item już do kibelka, no to bym miał już 200. 200 chyba 22, jeżeli dobrze pamiętam. Czy tam 205, nie. 200 chyba coś, jeżeli dobrze pamiętam. No to... To dopiero YouTube będę miał aby 4. No i niestety jeszcze z 3 aur nie dostałem żadnej legendy. Niestety to wpływa chyba na losowość. Ale wiadomo, te lepsze aura, no to lepsze będą itemy. Ale wiadomo, powoli do przodu. A właśnie jeszcze o jeden zapomniałem. Zagrać sobie oczywiście sobie kości. No bo wiadomo, co godzinę trzeba grać kości. Nie chcę zbytnio zużywać klepsyd. Co by tu mogłem dać? A mogę dać to, bo bardziej mi się to przyda. Te dusze. O, akurat udało mi się zrobić duszę. 1000 dusz na przodu. Przepraszam, że muszę się podnapać nosek. Zresztą jak nie wiem, gadam to... Nie wiem dlaczego, ale zawsze mnie tam spędzi w nosku. Więc co? To chyba wszystko, co chciałam wam pokazać, co się zmieniło przez ten chyba 6 dni, czy tam tydzień. Czy o czymś chyba zapomniałem? Chyba nie. Wszystko, co miałem powiedzieć, to powiedziałem. No tak, no wszystko, co powiedziałem, to powiedziałem. Dobra, no to co? Oczywiście przechodzimy oczywiście do konkursu, więc tak. Standardowo dobieganie jest 20 zł w formie grzybów albo pestce, czyli ogólnie dowolna rzecz. Ale uwaga, jeżeli na przykład dobijecie 78 łapy w górę, 78, to daję 30 zł, czyli takie 10 więcej, ale wiadomo. Trzeba się na to postarać, więc jeżeli dacie radę, będzie większa nagroda, jeżeli nie dacie radę, no to po prostu standardowo będzie 20. A teraz tak, kiedy będą oczywiście wyniki? Dzisiaj jest akurat pierwszy, którego nagrywam. No to przykładowo... a niech będzie 7 listopada, dam troszeczkę mniej, zamiast tydzień czasu. Macie 5 dni na pisanie oczywiście komentarza, a hasło komentarzy będzie... złoto. Będzie złoto, więc nie wymagające hasło. Jeżeli ktoś chce, no to wiadomo, można sobie skopiować w opisie. Jak zawsze w opisie będą zasady. To tyle z mojej strony. Dziękuję serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Powodzenia wam życzę oczywiście w konkursie. Zapraszam serdecznie na Discorda i na Instagrama. I co? Tyle. Na razie, cześć. Życzę wam miłego dnia lub wieczoru.